Cześć kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym, jak dla mnie ekscytującym, odcinku. Nie ukrywam, nie ukrywam. Słuchajcie, jeśli nie poznajecie tego budynku za Yumi w Simsach, to koniecznie odsyłam Was do odcinka, który jest podlinkowany w opisie, gdzie właśnie budowałam wstępnie ten właśnie sklepik, który zresztą zamierzam powiększać, poszerzać. Mam naprawdę fajne plany na to, jak końcowo będzie właśnie ten budynek wyglądał. Także będziemy na to dzisiaj zarabiać pieniążki. Będziemy też starali się zrobić właśnie część mieszkalną na górze, bo stwierdziliście właśnie w sekcji komentarzy, że tak powinnam zrobić. Także dzisiaj będzie dużo w związku z pieniążkami. Będzie to też pierwsze otworzenie właśnie sklepu po zbudowaniu go już tak oficjalnie, więc musimy zobaczyć, czy wszystko działa. Oprócz tego zatrudnić pracowników. No i jak widzicie tutaj niestety Yumi jest w bardzo złym humorze, ma złe nastrojniki, także o to też trzeba zadbać. Nie będę przedłużać, pamiętajcie tylko, że jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie kciuki w górę i cóż, zaczynamy! Simsowa Yumi, trzeba Ci poprawić tutaj nastrojniki i to już. Widzę, że też kampania reklamowa sklepu nam się skończyła. Zobaczmy, czy zostały mi jakieś eliksiry na te rzeczy. Wątpliwe zawartości to nie, wymazujące bonusy, tak, wypij. I wielkich potrzeb wypij. Spróbujemy też, słuchajcie, ściągnąć Shivusię, no bo jednak to jest przyjazne tutaj kotom miejsce. Także jak widzicie, tylko przeszkadza i słabo ozdobione, ale mam nadzieję, że to się zmieni, jak wejdzie do środka, do domu. Napełnimy też wszystkie miski na karmę, na wypadek, gdyby przychodziły tutaj zwierzaki albo Shiva chciała coś zjeść. Także słuchajcie, tutaj zwierzymy się z problemów dla Shivy, porozmawiamy z nią chwilę i ogólnie będziemy otwierać sklep. Ceny w sklepie w tym momencie mamy ustawione na 50%. Czy tutaj było zatrudnienie? Tak, tutaj było zatrudnienie. Z tego co widzę, mamy tutaj dostępną lekarz i jest ona dobra w sprzedaży w miarę, także weźmiemy ją tutaj do namawiania klientów. Także jak widzicie, ma umiejętności handlowe bardzo wysokie, etykę pracy, czyli że tutaj nie będzie się obijać, także to bardzo dobrze. No i zarządzanie sklepem ma bardzo nisko, ale mi to nie przeszkadza, bo zarządzanie sklepem, widzę, ma dość wysoko Raven, także zatrudnimy również Ravena, jak tylko będzie to możliwe, bo z tego co widzę w tym momencie mam tylko jeden slot na pracownika, czy mam tutaj, tak, mam tutaj już w bonusach, także kupimy to sobie, zarządzimy pracownikami i zobaczymy, czy w tym momencie jest tutaj jeszcze Raven. Jest, także zatrudnimy jeszcze Ravena. Jak widzicie, tutaj mamy o zatrudnieniu nowych pracowników i gdy sklep zostanie otwarty, muszę im nadać obowiązki. W międzyczasie Shivusia tutaj widzę, coś chce. Co Shivusia chciałaś? Tak, Shivusia, jesteś kochanym kotusiem. Bardzo, bardzo kochanym kotusiem. I bardzo chętnie z Tobą czas pospędzam. Ale wiesz, troszeczkę tutaj musisz sama się pobawić. Także poniszcz, połóż się i tak dalej. A w międzyczasie ja, słuchajcie, myślę, że spróbuję jeszcze jakąś reklamę dać, jeśli jest taka możliwość, jeśli nas jeszcze stać. Nie, to nie to było. Ubrania pracowników. O właśnie, ubrania pracowników.
zaprojektujmy w takim razie ubrania pracowników, skoro przygotowujemy się tutaj do twarca. W życiu nikomu nie dałabym takiej żółtej bluzki, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie brzydka. Także co tu takiego jest ala magicznego, jednocześnie fajnego? No tutaj myślę, że dużo od figury by zależało, ale wątpię, byśmy znaleźli później w męskich coś podobnego. Więc no nie wiem. Postawiłabym na jakieś po prostu proste t-shirty, ale takie ze smakiem, bym powiedziała. Czy coś tego typu mamy? Jak ktoś ogólnie potrafi tworzyć mody, to byłby dobry czas, żeby stworzyć taki znaczek z Yumi w ogóle. I sorry za to, że nie zmieniłam z green screena tła, ale kompletnie zapomniałam i nie spodziewałam się, że dzisiaj będziemy coś tego typu robić. Także jak widzicie, tutaj nie robię nic specjalnego, ale chcę, żeby jakiś tam look był na ten temat. Nie mogę znaleźć trampek. Gdzie są trampki? To jest moje pytanie. Gdzie są trampki? O, mignęły mi, dobra. I chciałabym, żeby każdy tutaj nosił właśnie coś magicznego. Widzę, że to nie działa. Może to? Nie, no dobra, taka czapka to chyba by była przesada. O, może tak, że wiadomo, że to jest osoba, wiecie, że to jest właśnie pracownik, także pracownicy będą zobowiązani jeszcze nosić taką czapkę. I tutaj już damski pracownik jakby zapewniony. Teraz jeszcze męskiego musimy zrobić na wzór damskiego, czyli też właśnie jakaś czarna podkoszulka. W ogóle przypomniałam sobie teraz, że zapomniałam na temperaturę postawić coś, więc... Halo, czemu mi teraz ta funkcja nie działa? Co się stało? Przedziel męskie. Nie, tak, zaprojektuj męskie. I teraz właśnie znowu nakrycie głowy, to potrzebujemy ten kapelusz. Potrzebujemy właśnie jakąś taką czarną podkoszulkę z napisem. W sumie ta jest fajna, it's on us. Może zmienię, jeśli się uda, też właśnie, żeby kobiety w tym chodziły, bo podoba mi się. I trzeba dać trampki, tak? Także tak by wyglądał tutaj męski strój. Wróćmy do damskiego i spróbuję jakby usunąć damską kategorię, żeby właśnie dać dla kobiet też to it's on us. Takie wiecie, to it's on us, takie no ma znaczenie, wiecie, też takie, że jakby to jest na nas, zostaw to nam. Wydaje mi się, że właśnie fajnie to wygląda. Można też udać, że nie wiem, że sklep się nazywa It's on Us, nie? I to dla mnie ma sens, bo teraz każdy ma taką samą koszulkę, każdy ma pracowniczy kapelusz i myślę, że dół jakby jest dowolny, byleby to było czarne. Mi się osobiście bardzo podoba. Zobaczymy, co wy na to. Przypomniałam sobie ogólnie, że zapomniałam dać coś takiego jak kontrolowanie temperatury. Termostat to się nazywa, ok. Z funduszy rodziny przelejemy jeszcze pieniążki, niech będzie to 800, to może jeszcze na jakąś reklamę będzie nas stać. Termostat, nie ukrywam, jest to dość ważna rzecz, jeśli chodzi o Simsy, więc coś takiego przydałoby się, żeby właśnie tutaj było. Okej, niech będzie w takim razie tu. I cóż, czy coś jeszcze zapomniałam? Nie, tylko reklamy. A co to jest w ogóle? Aha, dobra, teraz skrót taki zrobili. Na razie termostat jest wyłączony. Nie wiem, czemu się przebrałam w stroje tego typu. Czyżby było po prostu ciepło? Być może. Dobra.
To jestem tutaj, ogarniam wszystko i jeszcze kwestia reklam. Nie sprzedaj ten sklep, ubrania pracowników, zarządzaj pracownikami. Jakby przede wszystkim przydziel damskie ubranie pracownicze, przydziel męskie ubranie pracownicze. I gdzie było wykupowanie tych reklam? To jest moje pytanie. Jakby. O, tu jest, kup reklamy, no ślepa jestem. Myślę, że krótkoterminową kampanię w sieci nie będzie to miało dla nas mega dużego zasięgu, ale wystarczy jako kop tutaj na start i w międzyczasie przyjdą tutaj moi pracownicy. Także gdzie są moi pracownicy? Oczekuję Was. Na razie jesteśmy minus 250 właśnie tych simoleonów za reklamę. A ja czekam, gdzie są moi pracownicy. Przecież otworzyłam sklep. To takie, gdzie jesteście? O, idą. Kogo my tu mamy? To jest Raven, także przydziel zadanie w pracy. Będziesz ogólnie... Co miał dobrego? Czekajcie. Co to było? Zarządzanie. Uzupełniają towar, sprzątają, zarządzają sklepem. Pracownicy ponoszą swoje umiejętności zarządzania sklepem, sprzedając sklep lub uzupełniając sprzedany towar. No, uzupełniając sprzedany towar to nie, bo jakby to jest moje zadanie. Nie chciałam tego kliknąć, więc będziesz po prostu podliczał klientów na razie. Tego będziesz się uczył i raz na jakiś czas będziesz sprzątał. Także mam nadzieję, że tutaj Raven się nie obrażasz na mnie. Ale no nie ukrywajmy, takie jest tutaj życie pracownika, pracownicy często sprzątają, tak? I jakby gdzie jest nasz drugi pracownik? To jest moje pytanko. Gdzie jest nasz drugi pracownik? Gdzie jest lekarz? Bo jakby pracownicy już przychodzą, znaczy ludzie już przychodzą, tak? A ja nie widzę, żeby nam się lekarka pojawiła. Zarządzaj pracownikami, to? Jakby, gdzie jesteś, nie? No liczyłam na to, że dwójka pracowników mi się pojawi. Powitam klienta. W międzyczasie widzę, przychodzi Bucia. Myślałam, że jest gdzieś opcja typu... Wołaj pracowników, nie wiem. No, kompletnie, totalnie nie widzę jej, a nie chcę jej płacić pensji za to, że nie przyszła, nie? Także tutaj trochę w plecy, nie ukrywajmy. Gdzie to mogłoby być? No to nie. To też nie. No nic, słuchajcie, myślę, że zrobimy tak, że zamkniemy w takim razie sklep, jesteśmy minus pensję, ale jakby, no kochani, nie będę, wiecie, płacić za to, że się nie pojawiła, tak? Także czekajcie. Zadzwońmy na linię pocieszycielni i odkryjmy sklep ponownie. Nadzieję, że tym razem się pojawiłoby dwoje. W międzyczasie przytulmy się do Shivusi. I teraz mamy... Raven znowu się pojawił. I lekarz się pojawiła, także super. Czyli tak, zarządzanie Ravenem. Raven, będziesz podliczał klientów.
I tutaj, jeśli chodzi z kolei o lekarz, będziesz odpowiadała na pytania klienta. Także witam klientów. O, nawet Kalwa się pojawił. Cześć Kalwa, podsuwam ci informacje, nie? Które eliksir jest na co. Także jeśli potrzebujesz tego i tego, to sugeruję ci, żebyś zrobił to i tamto. Tak, na tej zasadzie. Tutaj wiecie, ją próbuję. Widzę, że lekarz też się już zabrała do pracy. W zasadzie tylko Raven się na razie obija, więc może dam mu za zadanie sprzątanie sklepu. Nie wiem, czy jest to tutaj coś do posprzątania. Póki co. Ale może... Może na razie sprzątaj, a jak klientów jakiś namówimy, no to wtedy wiesz. To wtedy będziesz ich podliczał. Trzeba też powitać wszystkich klientów. Co to jest zakres cenowy? Myślę, że Raven może na razie odpowiadać na pytania. Nie ma co sprzątać, nie ma co podliczać. To może być bardziej tutaj efektywne. Biedny co chwila ma inne zadanie w pracy. Yumi tutaj jest złym pracodawcą, nie daje konkretnych instrukcji, robi wszystko i nic. Dobra, mamy pierwszego klienta do podliczenia. O, już nie jednego, także Raven, musisz podliczać klientów, bo Yumi nie wyrobi. Podliczaj klientów. No i nie widzę, żeby podliczał klienta. Dalej sobie gada. A klient się niecierpliwi. No podlicz klienta, Yumi. I co to za flirciarskie zachowanie? Dobra. Shivie zaczął się poruszać! O nie, Shiva, jak ci mogę pomóc, co tam pisało? Shiva zaraz pęknie. Z niecierpliwości, by zobaczyć swoją nową pociechę. Shiva, ja będę przy tobie. Shiva, ja będę przy tobie, Siwusiu. Jak się masz? Co się dzieje, Siwusia? Siwusia moja. Co się dzieje? Podrapię cię w ulubionym miejscu. Także tutaj pozaczepiać trzeba znowu klientów, bo ktoś nie ma co robić. O, i już jest do podliczenia. No i Raven, czemu nie podliczasz klienta? O, dobra, podlicza. Super. Nawet nie jednego klienta ma do podliczenia, także dobrze sobie radzimy. Oj, ale czemu nie możesz podejść? Do czego nie możesz podejść? Co ci blokuje podejście? Jakby o czym myślisz? Bo to właśnie o to chodzi, że ja muszę widzieć, co nie działa prawidłowo. Co takiego? Jakby... Nie wiem, co chcę kupić, no. Co przeszkadza? O, dobra, już podszedł, także mam nadzieję, że wszystko dobrze. W międzyczasie, Danko, co byś chciała? Ile masz pieniążków i ogólnie jak ci mogę pomóc? Shiva biedna zaraz pęknie. Nie ma czegoś typu... A, przechadza się nerwowo przed porodem, no to nie. No to śpi po prostu, jeśli dasz radę. Okej, myślę, że trochę na plus zaczynamy być powoli. Mamy też coś takiego jak dzień rabatów. Co to znaczy? Sklepowe rabaty. Za każdy obiekt trybu budowania płacisz dziś o 10% mniej. Czyli opłacałoby się zrobić... kupić parę rzeczy dzisiaj. Siwusia, jakby... Ja chcę ci pomóc. Chcę, żebyś dobrze się tutaj miała.
Ale widzę, że ona chyba nie da rady przy takiej ilości ludzi tutaj. Że sobie nie poradzi z tym porodem. Także trzeba będzie sklep zamknąć i z nią pójść do domu. Także tylko namówimy jeszcze parę osób tutaj na zakup i będziemy kończyć. Także każdy, kto ma tutaj jakoś wysoko teraz zainteresowanie, ją jeszcze chwilę pomęczy. Nie baw się w deszczu, tylko podlicz klienta, bo Raven nie wyrabia. I widzę, że Elixir na potrzeby trzeba wypić. Hej szefie, każesz mi robić nadgodziny. Na tej zmianie muszę iść do domu zgodnie z postanowieniem. Okej, podliczymy danko i będziemy kończyć, będziemy zamykać sklep. Także spokojnie. I teraz tak, z rzeczy do restokowania chyba nic się nie sprzedało. Z tego co widzę. Także zamykamy sklep. Zarobiliśmy 4000 ponad. No trochę na pensję poszło, ale to nic dziwnego. I słuchajcie, musimy wrócić do domu, żeby Shiva mogła urodzić małe kociaki. Także niespodziewany tutaj poród nam się trafił. I no chyba z domu przeniosę parę rzeczy, tak? No bo jakby nie ma sensu kupować i tu. O matko, nie mówcie, że teraz wszystkie eliksiry będą musiały od nowa ustawiać. Shivusia, czy teraz jesteś w stanie urodzić? Tak, Shiva rodzi! Patrzcie, Shiva rodzi! Samiec. Jak nazwać samca? Bo jakby... Może nazwijmy kalwace, żeby nie było za dużo kalw, ale nie no, bo to wtedy kalwa... Pewnie będziecie mieli ze mnie bekę, ale to będzie mruczek. Mruczek YouTube. I samiczka to miała być mała Yumi. Była taka tutaj prośba od Axelota właśnie do mnie, także to zrobimy. Sorry Axelot, znowu nie pamiętam twojego nowego niku. Muszę się przyzwyczaić. Także mamy dwa tutaj małe kociątka. Jak widzicie, mamy mruczka i mamy małą Yumi. Same słodziaki. Nie ukrywajmy. Później jak Axelot mi tutaj podeśle więcej zdjęć, to upodobnię małą Yumi do małej Yumi. Ale już w Simsach istnieje i myślę, że to jest... To tutaj było najważniejsze. Dolejmy paliwa wszędzie. I teraz tak. Myślę, że jakby wszystko tego typu będzie trzeba przenieść do sklepu. Bo za bardzo nie wiem jak mielibyśmy się urządzić. Czyli czego nie mamy? Czyli na przykład w dniu rabatów kuchnię powinniśmy zrobić, bo kuchni nie mamy, bo jakby łóżko mamy, które możemy sobie przenieść. Nie mamy kuchni, na to wychodzi. Można pokupować też jakieś zabawki właśnie dla zwierząt, tego typu rzeczy. Także tak, jak się mają tutaj zwierzaki? Mają się dobrze, to dobrze. Wracamy w takim razie do naszego sklepu. Bo dzisiaj jest dzień zarabiania pieniążków, tak? Które zresztą zaraz wydamy na kuchnię, także wiecie, tutaj ciężko i ślisko budżet. Zwierzaki zostały tym razem w domu, bo nie chcę, żeby się martwiły. Z tego co widzę, eliksiry zostały, czyli to książki, tak? Sprawiają tutaj kłopot. Także powystawiajmy książki, gdzie się tylko da tutaj podokładajmy.
Im szybciej się też tych książek pozbędziemy, tym mniejsze jakby później męczenie się z tym w przyszłości. Także tutaj, jak widzicie, wszystko poszło. I tak, trzeba te książki oczywiście na sprzedaż oznaczyć. Także póki co myślę, że zysk idzie nam dobrze. Zdaję sobie sprawę, że moi pracownicy będą zmęczeni, aczkolwiek Danko sobie poszła dużo wcześniej, niż sklep był zamknięty. Z tego co widzimy, suma pensji 589 simoleonów poszło, także sporo poszło. A mam nadzieję, że pracownicy są tego warci. Teraz tak, jak wygląda sytuacja, gdy wszyscy idą powolutku. Ogólnie pozarządzamy tutaj troszeczkę, także lekarz pochwala cię, żebyś była zadowolona i przydziela ci zadanie, odpowiadaj na pytanie klientów. Teraz tak, Raven, ciebie też trzeba tutaj pochwalić i przydzielić zadanie, na razie odpowiadaj na pytania klientów. Księgi, które zostały sprzedane, trzeba usunąć, znaki to sensu nie ma. Widzę, miotła została sprzedana. Czy miotły też mam w wyposażeniu, dobrze pamiętam? To są różdżki, to są miotły, dobra. Została sprzedana miotła rakietowa, tak? Rakietowa. Rakietowych mamy mało, więc więcej nie wystawię, na razie będą te tylko i wyłącznie tutaj. Może Yumi chodzi, usuwa znaki. Żeby nie było, że to się sprzedane, że jest nieładnie. Co, nie mogę usunąć tu znaku? Aha. No dobra, to teraz usuń znak. Skoro tak ci nie sprawia problemu. Powitamy klientów ogólnie. Trzeba porobić tak, żeby Raven miał robotę. Bo Raven w tym momencie... A, odpowiada na pytanie klientów, jaki się nie pojawił do sprzedaży, dobra. Ogólnie, czy będę mogła zrobić wam szkolenia? Chyba nie. Chyba tu nie ma szkoleń. Zaraz zobaczymy. Oj, strach przed burzą z piorunami? Serio? Okej, nie, czyli nie ma czegoś takiego jak szkolenie tutaj, dobra. Wszyscy panikują chyba ze względu na pogodę, z tego co widzę. Spokojnie, nic się nie wydarzy przecież. Okej. Mamy już chętnych, także teraz tutaj trzeba u Rybena zrobić nam podliczanie klientów. I musimy podliczać klientów, tak? Innego wyjścia nie ma. Widzę, że niektórym niestety blokuje się jakby dostęp do niektórych rzeczy, co sprawia, że no nie jest to najlepsze rozwiązanie. Raven, czy mógłbyś podliczać łaskawie klientów? Bo jakby nie robisz nic. Już się niecierpliwy, także podlicz tych klientów, bardzo cię proszę, zanim Bułcia wyjdzie oburzona. No już Bułcia się rozmyśliła, dzięki Raven. Naprawdę, lenisz się na całego, dzięki. Dobra, porozmawiam z kolejnymi tutaj osobami. W międzyczasie, Raven, proszę cię podliczać tych klientów, bo słabo nam idzie. Okej, co ci blokuje ten dostęp, co? Co próbujesz kupić? Czy to?
Musi dał. Chyba nie chodzi o miksturę. Mieszka! Jakbyś mi powiedział, co chcesz kupić i do czego nie masz dostępu, to by nie było problemu. A tak, ja nie wiem do czego ty nie możesz podejść. To jest takie... Ale do czego nie możesz podejść, do czego nie masz dostępu? O, widzę, nawet melono mamy dzisiaj w naszym sklepie. Do czego nie możesz podejść? Co jest na sprzedaż? To nie jest na sprzedaż. Też nie jest na sprzedaż. Co ci tu się blokuje, co? Nie rozumiem. Kampania, widzę, się zakończyła. Wszyscy marodurzy nie mogą podejść, ale jakby... Co to wy chcecie kupić? Do czego wy nie możecie podejść? To jest moje pytanie. Co wam się tu blokuje? Co chcecie kupić, że wam się blokuje? Niedobrze, że coś tam się blokuje i nie działa. Takie... Do czego nie macie dojścia? Bo jakby mamy przekonanych klientów, którzy gdzieś nie mogą podejść, coś im blokuje i ja nie wiem, co to jest. I to już jest problematyczne. Lekarz, myślę, że cię pochwalę i cię odeślę wcześniej do domu. Zanim się oburzysz, że zbyt długo pracujesz. A ja poszukam to i nie tak blokuje się strasznie. Czy to książki tak nie można zakupić? Czego wy tak zakupić nie możecie? Co jest tak zablokowane, że kupić nie możecie? Jakby już rozkładam na różne sposoby. W międzyczasie, Raven, mógłbyś się nie lenić. Okej. Albo mi się wydaje, albo to są książki lub chowańce. Zaraz się okaże wszystko, także... To chyba chowańce. Tak, chowaniec. Czyli chowańce nie mogą być w ten sposób. Dobra. Czyli będziemy musieli stworzyć nowe stanowiska na chowańce. Niestety. No, trudno. Trudno się mówi, nie? Podliczaj klientów. Raven, nie denerwuj mnie, podliczaj klientów. Czemu nie podliczasz klienta? No, w końcu podliczę klienta, dobra. Czyli musimy na stronniku znaleźć nową miejscówę. Trochę kiepskawo, ale okej. Damy sobie z tym radę. Mamy dzień rabatów do wykorzystania na to. Także podliczamy tutaj klientów. Gdzie mamy Damiana, mamy Heather. Także podliczamy klientów. Wszystko, co się nas sprzedaje, po prostu podliczamy w tym momencie. I będziemy zamykać. Musimy pilnować też granicy drugiej godziny, bo inaczej skończy się dzień rabatów. Widzę, Raven osiągnął drugi poziom umiejętności handlowych, czyli to są umiejętności handlowe, jeśli chodzi tutaj o to. Każę mu posprzątać trochę tutaj. I w międzyczasie posuwam znaki, zobaczę, czy ktoś coś jeszcze chce zakupić. Przywitam Melona. Melona widzę, nie widziałam. Hej, szefie, każesz mi robić nadgodziny. Dobra. Czekaj, zróbmy, że... A, chciałam zrobić, że to
ja go po prostu chciałam. Ktoś chce, żebym policzyła. O, tutaj, dobra. Już podliczam. To był zombie car. A to chyba była figurka. Usuńmy tego znak. I tak, słuchajcie, w takim razie zamykamy. Zarobiliśmy 2 tysiaki. Skorzystać teraz musimy z tego, że mamy jeszcze wyprzedaże. I trzeba będzie wszystko troszeczkę zreorganizować. Skoro nie mogą chowańców kupować stąd, spróbujemy sprzedawać je stąd. Czy to wyjdzie? Nie wiem. Szkoda, bo to były fajne półeczki. Może spróbujmy po prostu kryształy sprzedawać stąd? Zobaczymy. Zobaczymy. Jakby nie chcę tego zdejmować, bo to naprawdę świetnie według mnie wygląda. Więc spróbujemy z kryształami. Jeśli kryształy też nie będą stąd schodzić, no to wtedy będziemy wiedzieli, że nic dużego po prostu stąd nie schodzi, nie? Także tak wygląda teraz wystawka. A jeśli chodzi o chowańce teraz pójdą tutaj. I zobaczymy, czy to się sprzeda. Jeśli się nie będzie sprzedawało w ten sposób, no to trudno się mówi. I tutaj trzeba, słuchajcie, skorzystać z tego, że jest dzień rabatów. Bo zobaczcie teraz tak. To normalnie jest po 50. Ile nam zabierze? Aha, czyli to nam zabiera 50, czyli to pewnie tylko na mebla jest. Normalnie 14 koła kosztuje. Na lodówkę za 14 koła to nas nie stać. A te mi się nie podobają, także świetnie. Czyli zarobiliśmy niewystarczająco, bo zarobiliśmy 6 koła. No dobra, to nie będziemy chyba robić za bardzo kuchni. Zrobimy bardziej takie podstawowe rzeczy typu szafki. Szafki po 235 w tym momencie są. Po ile były oryginalnie? Nie mam zielonego pojęcia. Chciałabym jakieś takie fajne, zwyczajne, standardowe szafki, a mi się żadne nie podobają, więc chyba wyląduję na tych. Kolor zawsze, wiecie, kolor zawsze można zmienić. Ale spróbujemy może coś tego typu. Teraz jest popularne, chociaż to nie bardzo w moim guście. I po prostu kupimy sprzęty typu mikrofalówka, nie? Które też są droższe, nie ukrywajmy. Zmywarka, tego typu rzeczy, na to nas po prostu dzisiaj stać. Czy mamy kosz w ogóle w sklepie? Chyba nie. Więc trzeba dodać kosze do łazienek. Oczywiście te są najlepsze. Widzę, nie stać nas na wszystkie. Czemu 1200 to kosztowało, jak jest dzień rabatów? To normalnie jest za więcej? Czy nie działa to, bo jesteśmy w sklepie? Być może nie działa to, bo jesteśmy w sklepie, więc co? Zakupię to wszystko, tylko że w domu. Także mam nadzieję, że tym razem rabaty wejdą, tak? Bo mamy mało czasu. 10% mniej. Kup obiekt warty minimum 500 simoleonów, aby ukończyć tą tradycję. Dobra, idź do domu. Najlepiej pofrunąć do domu, żeby było przed drugą. I zobaczymy, czy teraz wszystko będzie tańsze. Oby. Ale z tego, co widzę, minimum 500 simoleonów. Czy to oznacza, że tańsze rzeczy nie są na zniszczenie, czy są? Szlajmy sobie tutaj 6 koła. I teraz, czy to jest też za 1200?
Halo, fundusze rodziny. Jakby... Czemu nie mogę robić? Za mało pieniędzy? Jak za mało pieniędzy? Czekajcie. Co się nie halo? Podejdźmy tutaj, tak? Raz, jeszcze raz. O. 1200, no dobra, no i kupuję to. Wydałam 1200. Takie... To było 10% mniej? Nie widzę, żeby to było 10% mniej. To kosztuje 1200, zapłaciłam 1200. Chyba, że się nie znam i to po prostu kosztuje więcej niż 1200, więc tak trochę słaby deal z tego, co widzę. No dobra, nakupuję tych sprzętów, umieścimy to w ekwipunku rodziny. Jakoś te szafki bardziej do mnie przemawiają, ale... dobra. Zrobimy w takim razie tą szafkę i zakupmy jeszcze mikrofalówkę. Chociaż, tak jak mówię, ja nie widzę, żeby na to były rabaty. Ale no niby jest, także to wszystko nam poszło tutaj zakupione. Pytanie moje, co robimy właśnie z naszym domem? Dajcie mi koniecznie znać, bo tak jak mówię, nie wiem, czy chcecie, żebym tam tworzyła na górze. Czekajcie, czy właśnie nam zwróciło? Nie, chyba nie zwróciło nam pieniędzy. Dobra. Dajcie znać, co mam tam zrobić na górze. Jak widzicie, niestety nie uzbieraliśmy wystarczająco pieniążków na remont. Wszystko teraz, co zarobiłam, pójdzie na dostawianie rzeczy. Ale myślę, że było ogólnie ok. Że raczej dobrze nam poszło. Zatrudniliśmy pracowników. Zarobiliśmy troszkę pieniążków. Także marudzić nie będę, no bo biorąc pod uwagę tutaj punkty bonusowe, też będziemy mogli bonusy zrobić. Urodziła nam się mała Yumi i Mruczek. Jeśli ktoś chce Mruczka do siebie, do domu, to dajcie koniecznie znać. No i tak, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie już lepiej. Ja nie ukrywam, nagram kolejny odcinek teraz, żeby zarobić pieniążki, więc będzie to kolejny taki, wiecie, odcinek, gdzie jesteśmy w sklepie, gdzie w sklepie coś się dzieje, w sklepie sprzedajemy rzeczy i pokażę wam mniej więcej, jak będzie funkcjonowało właśnie tutaj to wszystko odnośnie tego, że tutaj się coś sprzedaje, ja jestem tam, robię eliksiry i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, piszcie mi odnośnie sklepu, co i jak powinnam tam zrobić, czy powinnam rzeczy stąd właśnie wszystkie przenieść do sklepu i zostawić tą parcelę pustą i tylko i wyłącznie jakieś nagrobki czy tego typu rzeczy, czy powinnam coś tutaj jednak zmienić, no bo stwierdziliście, że powinnam mieć dom tam, gdzie jest sklep. Także piszcie mi, co uważacie, że powinnam zrobić z tą parcelą. I tak, do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pa, pa!